Dzisiaj do przetestowania mam projektor Xiaomi Mi A serii Youth Edition. Nazwa modelu, nawet nie będę próbował jej wypowiedzieć. A sprzęt do testów podesłał mi sklep GearBest, także jeśli będziecie chcieli go zamówić, to link do nich znajdziecie w opisie filmu. A teraz sprawdźmy, co mamy w zestawie. W pudełku na początku wita nas cała papierologia, w tym instrukcja obsługi. Następnie znajdziemy kolejne pudełko, a w nim kabel zasilający oraz pilot. Na samym końcu oczywiście sam projektor Xiaomi Mi A. W porównaniu do konkurencji ten projektor jest bardzo małych rozmiarów. Wysoki na 15 cm i szeroki na 11,5 cm. Na froncie widzimy soczewkę, a za szarą maskownicą kryje się wbudowany głośnik. Na dole kamerka do ustawiania ostrości. Od góry znajdziemy jeden przycisk do uruchomienia urządzenia. Na tylnej części znajdują się porty. Od lewej gniazdo zasilania, wyjście audio do podłączenia słuchawek czy głośników, USB 3.0, na przykład do podłączenia dysku czy pendrive'a. Na koniec pełnowymiarowe HDMI, które przyda się na przykład do podłączenia konsoli. Boczne ścianki zdobione są otworami wentylacyjnymi, a od spodu gwint, który umożliwia ustawienie projektora na statywie. U mnie jak na razie jest trochę tak prowizorycznie ustawiony, bo stoi za łóżkiem na kartonie po odkurzaczu oraz dwóch książkach, a obraz będzie wyświetlał na tamtej ciemnoszarej ścianie, co też nie jest najlepszym pomysłem. Oprogramowanie. Ten projektor miał premierę już ponad rok temu i był wtedy oparty na chińskim systemie operacyjnym. Jednak teraz sprzedawane są systemem Google'a, jakim jest Android TV, co dla nas, Europejczyków, jest ogromną zaletą. Nie tylko mamy język angielski, ale co ważniejsze, dostępny jest również język polski. W sklepie Play dostępne są wszystkie aplikacje streamingowe typu Netflix, HBO Go, Player, a nawet Kodi. Możemy pobrać również podstawowe gierki. Wspomniałem wcześniej, że na froncie znajduje się kamera. Odpowiada ona za automatyczne ustawienie ostrości. Jeśli poruszymy urządzeniem, to ono samo wykryje zmianę pozycji. Przy użyciu kamery i wyświetlanej grafiki dostosuje ostrość obrazu. Bardzo dobra opcja, już nie musimy ręcznie tego robić, ale oczywiście jeśli chcemy, to mamy taką możliwość. Tak samo możemy pochylać obraz. Pilotem nie trzeba celować w projektor, a to dlatego, że łączą się między sobą poprzez Bluetooth. Dzięki temu w pilocie mogli umieścić mikrofon, który umożliwia wyszukiwanie głosowe. I jest to bardzo wygodne rozwiązanie i dużo szybsze niż wybieranie konkretnych liter pilotem. Projektor wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD. Przy tej cenie nie ma co oczekiwać 4K. Producent deklaruje, że maksymalny rozmiar wyświetlanego obrazu to 120 cali, który jest osiągany już w odległości 3 metrów. U mnie obecnie ustawiony jest niecałe 3 metry od ściany, ale myślę, że spokojnie mógłby wyświetlać większy obraz. YouTuber Xiaomi Fi ten projektor ustawił naprzeciwko innego budynku i wyświetlał animacje. Jasność lampy to 500 ansi lumenów. Nie jest ona najjaśniejsza. W dzień musicie uzbroić się w rolety, ale i tak najlepiej oglądać na nim treści późnym wieczorem i w nocy. Ale chyba nikt, kto kupuje projektor, nie oczekuje, że będzie oglądał na nim filmy w pełnym słońcu. A jak już mamy dobre warunki oświetleniowe, to jakość jest bardzo dobra. Oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe przy rozciągnięciu rozdzielczości Full HD na 120 calach. Oprogramowanie dekoduje filmy 4K, ale oczywiście skaluje je do Full HD. Kolory są żywe, odpowiednio nasycone. Obraz ostry i naprawdę bardzo przyjemnie konsumuje się na nim treści. Wbudowany głośnik jest zaskakująco dobry jak na taki sprzęt. Pewnie lepiej będzie podpiąć do niego zestaw oddzielnych głośników, ale ja byłem pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że to będzie najgorszy możliwy głośnik, a okazał się naprawdę dobry i głośny. Większość użytkowników nie odczuje potrzeby podłączenia osobnego zestawu audio. W podsumowaniu nie chcę oceniać, czy jest to sprzęt warty polecenia, czy nie, bo tak naprawdę jest to mój pierwszy projektor, który miałem przyjemność dłużej testować, więc nie mam najmniejszego punktu odniesienia. A ja nie chcę tutaj udawać wszechwiedzącego eksperta, który powie Wam jak żyć, więc opowiem tylko o moich odczuciach związanych z użytkowaniem tego sprzętu. Ogromną robotę robi tutaj Android TV oraz moduł Wi-Fi, ponieważ nie musimy podłączać żadnego innego zewnętrznego urządzenia, a jedynie wystarczy podłączyć zasilanie i już możemy oglądać Netflixa, grać w podstawowe gry, czy ogólnie korzystać z dobrodziejstw Androida, którego możemy obsługiwać głosowo w języku polskim.
Jeśli chodzi o szybkość działania, to tutaj nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście pierwsze uruchomienie będzie trwało trochę dłużej, bo sprzęt musi sobie skonfigurować preinstalowane aplikacje oraz ogólnie cały system. Wbudowana kamera automatycznie ustawi ostrość. Głośnik gra bardzo dobrze i całość jest naprawdę bardzo niewielka. Tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką mogliby poprawić, jest to jasność lampy. Tylko że pamiętajmy, że ten sprzęt możemy kupić już w okolicach 1700 zł i moim zdaniem Xiaomi w tej cenie oferuje naprawdę wiele i ja osobiście jestem z niego zadowolony. Ja ze swojej strony dziękuję Gearbestowi za przesłanie sprzętu do testów, linki do nich macie w opisie filmu. Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam do zostawienia subskrypcji, widzimy się w następnym odcinku, see ya!